wszystkich szanownych Państwa i zapraszam na krótki referacik o badaniach mineralogicznych w stanowisku w Słonowicach koło Kazimierzy Wielkiej. To są badania wieloletnie prowadzone przez doktora Krzysia Tunię, który był uprzejmy mnie zaprosić w swoim czasie, żebym tam pooglądał, no i może coś mu tam poradził, albo coś zbadał. Tutaj jest granica Kazimierzy Wielkiej, miasteczko jest w tą stronę, a stanowisko się rozciąga mniej więcej tutaj. Kopane przez wiele lat, różne ciekawe rzeczy tam można, tam Krzysiu właśnie znalazł. No a ja zabrałem się do badań takiego rowu archeologicznego, wykopu, który miał numer G23 rzymskie i w którym Krzysztof natrafił na różnego typu struktury, nie tylko w tym wykopie, ale w wielu innych również. Są to takie rowy, tutaj jest mapka, a tutaj jest przekrój. Są to rowy, które zapełnione są czarnym osadem i takie struktury palisadowe. Tutaj są dokładniejsze rysunki tych miejsc, z których zostały pobrane próbki. To jest miejsce pierwsze, znaczone jako A, profilek A. I tu są, jest palisada i próbki są wzięte od strony południowej, numerki próbek. To jest rów, który tutaj znaczony jest jako F2, czyli fosa 2, gdzie próbki zostały wzięte wzdłuż ściany, przy ścianie tej fosy, tego rowu. Następnie z tej samej palisady zostały wzięte próbki po stronie północnej, czyli tu są właśnie pale wbite, a próbki zostały wzięte tutaj. I z fosy numer 3, która znajduje się tu w planie, w przekroju wygląda tak, a dokładniej wygląda tak, zostały wzięte próbki z dna tej fosy. Dlaczego takie opróbowanie? Dlatego, że w momencie, kiedy stawiano tą palisadę, wbijano pale albo je ustawiano i zasypywano, żeby się trzymały prosto, żeby to wszystko stało, no to można powiedzieć, że ziemia zasypująca tą palisadę, bo tutaj to jest jasny les, to stanowisko jest lesowe w ogóle, to do zasypywania brano ziemię z otoczenia, czyli zasypisko jest współczesne palisadzie, a więc badając to, co jest w tym zasypisku, jak gdyby fiksującym te pale, no jeżeli się coś znajdzie ciekawego, to można powiedzieć, że to są rzeczy równoczasowe budowaniu palisady. Tutaj natomiast można znaleźć, jeżeli w ogóle, w rowie rzeczy, które się do rowu dostały. Tutaj jest dookoła jasny les, jasno-żółty, złoty les, a tutaj jest ciemne zapełnisko fosy takiej właśnie. Więc też zostały tak wzięte próbki, żeby sprawdzić, czy w materiale, który dostawał się do tej fosy, ciemnym, z dużą ilością organiki, nie ma jakichś ciekawostek. Te same kryteria były brane pod uwagę przy braniu próbek z północnej części, za palisadą, że tak powiem, bo najpierw tu mamy od południa, a tu mamy od północy. No i próbki z fosy, z dna fosy, płytkiej dosyć, ale jednak, zapełnionej czarnym osadem z dużą ilością organiki, próbki z dna tej fosy, to są pierwsze osady, które tą fosę po jej wykopaniu zapełniały, a więc prawdopodobnie stosunkowo
powstały stosunkowo w czasie nieodległym od wykopania tej fosy. No i teraz co po kolei zostało, że tak powiem, zbadane. A mianowicie w lesach została wydzielona frakcja, bardzo przepraszam, frakcja powyżej, no powiedzmy około 1 mm i w dół. No i w tej frakcji zostały oznaczone różne składniki, a mianowicie kwarce obtoczone, to jest to, kwarce ostrokrawędziste, to jest to ciemne i często przepalone, muskowit, którego są ślady, to jest to i to, i tutaj nie było muskowitu, biotyt przeźroczysty, prawda, taki słupeczek, i agregaciki żelazowo-manganowe, tu znaczone jako FE. To są takie kuleczki, które powstają wtórnie w lesach i tutaj te kuleczki zostały znalezione w ilościach no, poniżej 1%, czy tam niewiele powyżej 1%. A teraz przypatrzmy się poszczególnym obiektom. To jest profil A, palisada z próbkami pobranymi od strony południowej. Została oznaczona ilość ziarn we frakcji poniżej 1 mm wagowo i tych ziarn jest bardzo niewiele. Ten osad zapełniający jest niesłychanie drobny. Zawiera węgielki drzewne, zawiera minimalną ilość szczątków kostnych, sporadycznie łuseczki krzemieni, no i oczywiście składniki mineralne. Tutaj jest wykres pokazujący, jak wygląda rozkład tej frakcji poniżej 1 mm właśnie wzdłuż południowego zasypiska palisady z rowu G23 rzymskie. No widać przede wszystkim, że frakcji tej drobnej jest bardzo mało, jest jej ilość się zmienia dość znacznie, to znaczy materiał, którym zasypywano tą palisadę, był dosyć mocno zmieszany, raz więcej kwarcu, raz mniej kwarcu, raz więcej węgielków, raz mniej węgielków. No nic nadzwyczajnego, jak gdyby. Tutaj mamy badania zasypiska fosy wzdłuż jej brzegu, że tak powiem. No i tu są oznaczenia składu ziarnowego, ile jest też ziarenek poniżej 1 mm. No i nic specjalnego tutaj się, że tak powiem, nie trafiło. No jest pewna zmienność, chociaż materiału tego drobnego poniżej milimetra jest trochę więcej niż w przypadku palisady. Tu znowu zasypisko od strony północnej. Zasypisko palisady od strony północnej, tabelka i wykresik tych zawartości. Tak, bardzo to zmiennie, także widać, że zasypywali jak leci. I materiał z dna fosy, który został wzięty do takich samych badań. Tutaj mamy skład mineralny. W tym materiale było więcej ziarn otoczonych, kwarcowych, to znaczy przemytych wyraźnie. Była spora ilość tych mikrokonkrecji żelazowych, ale właśnie w obserwacjach mikroskopowych i pod lupą binokularną, no, pojawiły się jakieś takie dziwne ostrokrawędziste ziarenka, które zostały wzięte do badań pod lupę najpierw binokularną, a potem pod mikroskop skaningowy. Jedno z tych ziarenek tutaj dołączyłem do prezentacji i to jest żużelek. No może nic nadzwyczajnego, stanowisko było neolityczne, ale żużelek się trafił. I żużelek tu w tym miejscu, jest analiza chemiczna wykonana metodą fluorescencji rentgenowskiej.
jest pik energetyczny miedzi, to znaczy jest to żużelek miedziany, co bardzo Krzysia zainteresowało, doktora Tunie, i potem jego badania potwierdziły występowanie pojedynczych obiektów zbudowanych czy też wykonanych z miedzi. Ja ich nie badałem, może to nawet brązy były, w każdym razie w jednym z tych grobów megalitycznych, które Krzysztof odkopał, znalazł się kindzał wykonany z miedzi, więc ta miedź tutaj w tym stanowisku się pojawiła, co przesunęło troszeczkę górną granicę wiekową stanowiska. Proszę Państwa, chciałbym Państwu powiedzieć, że te badania tych drobnych frakcji wydzielanych właśnie w osadach stanowisk archeologicznych dostarczają bardzo dużo ciekawych wyników, które, gdy się tego nie robi, no po prostu materiał idzie na hałdę, zostaje zmieszany i traci się sporo wiadomości. Jak Państwo widzicie, tutaj skala 100 mikrometrów, czyli 0,1 mm, maleństwo, czyli ten żużelek ma około 0,2 mm. No to nikt w robionych stanowiskach archeologicznych takimi rzeczami się nie zajmuje. No i wtedy trzeba poprosić kogoś, kto takie rzeczy umie robić i pomoże po prostu. To, co ja tutaj zrobiłem, to można powiedzieć, są to nauki pomocnicze, które mogły się przydać w tym wypadku panu doktorowi Krzysiowi Tuni. A więc podsumowując, takie coś można tutaj napisać. Proszę z łaski swojej sobie spokojnie przeczytać. No, jeszcze tutaj kostki się trafiły w tych zapełniskach, fragmenty pojedyncze ceramiki. Także dziękuję bardzo za posłuchanie, no i zapraszam na następny mały wykładzik. Do miłego zobaczenia.